Witam, ja jestem Lodge, widzimy się w kolejnym odcinku, no sowiecik tym razem, znowu w sumie. Gdynia ładnie się rozwija, tu trochę budynków tam dobudowałem, tu przede wszystkim dobudowałem. No i muszę powiedzieć, bardzo spoko jest. Dlaczego? Eksportuję statkiem masę bitumiczną oraz paliwko. Gdzieś tam na wschód, więc rubelki się nawet... A, no i prądu jeszcze podłączyłem, bo mam w końcu gazówkę. Elektrownia gazowa jest. Sukces wielki. No więc nie jest tak źle. Jest nawet całkiem dobrze. Kołchoz się ładnie rozwija, działa nawet. Jedyny problem jest taki, że muszę kupować póki co płody rolne. I tutaj jak widzicie minimalnie O, nawet wzrosło, czyli przyjechało. Właśnie nagle nawet eksportu mam wrażenie, że jest troszkę więcej niż tego. Niż importu w rublach. Dobrze, bo mamy dwie pożyczki, 4 miliony w sumie do oddania. No już niecałe. No i wziąłem pożyczkę w dolarach, więc też milion tam. 2 miliony do oddania, z czego milion jeszcze mam. No tak, cegły sprzedają tutaj. Dobrze. W sumie to najlepiej, to byłoby mu więcej wagonów dokupić. Dajesz tutaj i do... I więcej wagonów się przyda. Dobra. No, poza tym to tak. Badania ładnie idą. Tu już metalurgię robimy. Tu wirusologię. Tutaj gdzieś było... Na tej polibudzie robiliśmy podsłuchy telefoniczne. Tak, dobra. Tutaj nic tu jest wciąż za mało. Tu robiliśmy... Cały czas badania logistyka. To już chyba... Trzeci odcinek będzie w sumie to po drodze był stream jeszcze, ale no drugi albo trzeci odcinek, gdzie wciąż to klepie. Tu wciąż jest niezagospodarowane i trochę szkoda. A ostatnio rozważam jeszcze, żeby może tutaj dobudować, tak? Bo tu dało się chyba jeszcze jeden dobudować. Tak, tutaj. No i to rozważałem, tak? Bo Bełchatów jedzie na węglu. I on w sumie tak naprawdę tylko na eksport idzie ten prąd. No, rozważałem też, żeby może tutaj machnąć tamtą stronę gdzieś do granicy. Muszę zobaczyć, czy dałoby się? By się, tylko nie będzie się dzieliło na półce, nie? Pustowość będzie taka sama. Ale fajny most. O, drzewko banan właśnie. O, widzicie, prewencyjna z banana, zwiększenie wskaźnika urodzeń z banana, standaryzacja alkoholi z banana. Inżynieria mamy, badanie betonu oraz prefabrykaty pierwsze mamy. No tu będą dopiero tak naprawdę możliwość budowania budynków, a tu będzie jeszcze lepszych budynków. Tak, podsłuchy teraz robimy, nauka o lasach, utrzymanie drzewostanu, nie wiem czy tego nie robię gdzieś, paliwo, rafineria, masa bitumiczna i chyba tyle. No jeszcze gazówkę, mówiłem, zbadaliśmy. No tutaj ranking członków partii, a teraz chyba służby bezpieczeństwa badam, czy co? Nie, tu logistyka. A, bo jeszcze mamy Płock teraz. Na streamku poprzednim mówiłem, że trzeba by tu zagospodarować to i nie wiem, czy zaznaczyłem wtedy, czy nie, ale mamy Płock. Płock jest zarąbisty. To jest, kurde, od tego trzeba było zacząć mi. To jest małe miasteczko, dobudowałem tu budynki nawet jeszcze, co nie? Przenosiłem tam ludzi ze Szczecina. Tamtych poprzenosiłem jeszcze parę innych miejsc. No i tutaj jest przemiał, tylko teraz brakuje materiałów niestety. To się okazuje, że ropy trochę za mało. No bo... Tu leci ta ropa, tak? Tylko obecnie już mam zbyt duże zużycie. Widzicie. Jak tutaj zobaczycie... O, tu ten kolega rozładowuje się. I to... Idzie tutaj, co nie? Tylko to się dzieje teraz tu i tu. No i to się ładuje oczywiście też na statek. Na co nie narzekam w ogóle. Tutaj jeszcze też jest, z tego też się musi ładować. Więc tu jest akurat stabilnie i fajnie. Kołchozik się sobie żyje, już są zbiory. O, już jadą po te zbiory, super. Ej, to jest mega fajnie. I płyty betonowe. I tu od razu trzeba też to jednokierunkowe zrobić. O. No bo oni muszą pracować, nie można sobie pozwalać na to, żeby się ten... Wow, nowy pojazd dostępny. Dobra, w ogóle tu część ich jest z kapslokiem, część bez. Ja muszę ogarniać, żeby kapslok chyba wszędzie był. Kurde, rubelki rosną. I to naprawdę dobrze akurat. O, tak będzie spoko. No, alkoholizm jest problemem, ale to tam zaraz może coś... O, właśnie, poradzimy. Towarzysze, poradzimy. No. Tak będzie spoko. No, a co do Płocka, to tu jest piękna rafineria właśnie. I mamy lokalną też siedzibę partii komunistycznej, gdzie służby bezpieczeństwa badamy. Mamy też... Gdzie to było? Politechnikę, gdzie geologię kończą. Rozważałem jeszcze jakiś uniwerek medyczny, może tu machnąć, byłoby spoko, ale w sumie tam nie ma dużo badań, więc nie opłaca się do końca. Mamy tutaj małą klinikę z jedną karetką. Tylko i aż. Ale tu są nawet zdrowi ludzie, muszę przyznać. Mamy remizę z małą, z 2 strażackimi wozami. Widzicie, jak coś by się jarało, to no... Wiadomo. Mały komisariat z 2 radiowozami, może być 4 maksymalnie. Stąd... Właśnie, a czy ja mogę... Teraz pomyślałem, przecież są więzienia, co nie? Jest służba więzienna, co nie? Czyli ja powinienem chyba tutaj dokupić wozy jakieś, nie? O kurde, 30... Dobra, więzienie Żoliborz zaczyna być problematyczne. A jak więzienie Gdynia? Trochę. Mniejszy... Co? Mniejszy alkohol... Wiecie, zmniejszenie ilości alkoholizmu... Okej, reklamowanie alkoholi, a raczej zakazywanie alkoholi, najmniej przestępstw. Okej. Nie widzę problemu. I teoretycznie to by się nadało. Tak, coś takiego. Ile to kosztuje w ogóle? Kurde, dużo. Za dużo. Za bardzo dużo. To w przyszłości można by zrobić. To jest taki spoko projekt, żeby zrobić sam Płock w pełni samowystarczalnym zaraz. Ja zjebałem, czy... Okej, dobra, tamten pociąg ma problem. Bo tu schrzaniłem, że jest tylko w jedną stronę wyjazd, dobra. Wow, co tu się stało? Mogę to naprawić jakoś, żeby ładnie wyglądało? Właśnie schrzaniłem i nie będzie... No oczywiście, że teraz nie można. Wloczy. Tak, mamy kibelek. Jeżdżący. Tutaj też mamy przedwojenny kibelek, jak to się śmieje, to w sumie też jest taki, no... Ważne, że są, to działa. Tor zajęty, to wiemy. Tutaj tak samo. No, lekki korek się zrobił. Kolejowy korek, ale mogło być gorzej. O, FSO Warszawa. Nice. W Krakowie jeszcze mieszkają ludzie? Lol. No co, przesiedlanko. Po coś zbudowałem Pragę. Właśnie, tu zbudowałem takie przykładowe osiedle w Pragnie. Nie pamiętam, jak się brało kościół, zastępowało. Żeby mniej do kościoła chodzili, nie mieli z tym problemu. O, zagraniczni robotnicy. I tam chyba za ruble można ich sprowadzać. To ty masz tu za problem. Jaki ty masz problem tutaj? Chyba nie masz żadnego, już po prostu na chwilę zwariował. Pewnie jak nie było tego podłączenia. Dobra, jak tam nasz pociąg? Szczęścia. No ewidentnie pokazuje, że tu jest problem jakiś. Nie wiem, tak zróbmy. Wait. Okej, to o to chodziło. Że tutaj nie można skręcić tak. Okej, okej. Tak to jest, jak się bawiło i zapomniałem już. Dobra, to zróbmy tak po prostu. Będzie się mijało i będzie dobrze. No. To by przydało się w końcu blokowiska pobudować. Dobra. Ktoś tam mieszka? Kto w Poznaniu mieszka? O kurde, ludzie w Poznaniu. A tam przedtem wszyscy wyjechali. Kończono badanie, ich zgadnę. W Płocku, oczywiście, że w Płocku. Wszystko w Płocku kończymy. Dobra, drzewko badań i teraz partyjne, zobaczmy. Partyjne były... Okej. Okay. Turystykę sobie darujemy, ale już te środki bezpieczeństwa można by zrobić. Co my tam mamy do wyboru? Ogromne pomniki. No też spoko niby. Dobra, to jest najbardziej praktyczne, mi się wydaje. Płock. Przykładowe, kurde, najlepsze miasto w Polsce tutaj wychodzi. Właśnie, czy gdzieś jeszcze mamy surowce? Nie, tą mapę dopiero robimy, co nie? Ale szybko robimy, dobra. Nie muszę długo czekać, ale się rozrosło to nam. Tutaj, tutaj, Ruchatów. Który tam ktoś mieszka? Ile razy ja mam tych Krakusów wyrzucać? I oni się non-stop tutaj zalęgają. Nie wiem. A co wy czekacie tutaj jeszcze? Bierzemy towarowe. W sensie otwarte skrzynie to były, co nie? Przyniesie ten desek, desek. Boże, pół tony. Dobra, gdzie jest ta służba bezpieczeństwa moja? To miał być Płock, co nie? Płock jest taką piękną czarną kropą na środku prawie Polski. Tak, prawie na środku Polski. Ładnie to wygląda. No co, to fajnie wygląda. A już, co tam mi się udało? Wirusologia, ta? Super, no to zaraz medyczny dalej będziemy cisnąć. A tu wziąłem takie taksówki, bo one mają śmieszne... Ja to nazywam taksówki, to nie są taksówki, ale no, czarne wołgi można z tego zrobić. To śmiesznie wygląda po prostu. Czy ja gdzieś potrzebuję w ogóle... Tu jest paliwko potrzebne, dobra. Tak teraz przypomniało mi się, że w sumie paliwo jest potrzebne. Może tak, rzeczywiście. Nie, wróć. Stąd. Tutaj. I tu wyładunek. Tutaj załadunek. I ruszaj. A ja jeszcze szybko wezmę, modernizuję tutaj płyty. Tak, żeby były i tu, żeby były. Co wam się tutaj nie podoba? Żywność. Jak brakuje wam żywności, jak macie tutaj dostęp do sklepu? I tak naprawdę spoko dostęp. Mając bar obok, macie problem z alkoholem. W sensie, że brak jego. Okej. Dobra, z Porto się zgodzę, że może być mały problem. Czy nie, mają halę w sumie tutaj. To nie powinno być halo. Co to jest to? A, sub z ogłoszeniami. Do tego to mogę porobić dużo. Jaki to miał zasięg? Supy z ogłoszeniami wszędzie, gdzie się dało. Pamiętam. Zresztą w wielu miastach nadal są. No, więc tutaj się rozwija pomału, jak widzicie. Jeśli chodzi o Płock, to w ogóle zasuwa. Bełchatów żyje, ci żyją. No i myślę, że widzimy się w kolejnych. W tym to będzie wszystko. Przypominam o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu i następnych odcinków i streamków. Hejo!